Witam Was w kolejnym odcinku mojego vloga i dzisiaj chciałem na chwilę powrócić jeszcze do mojego pozytywu organowego, więc zapraszam na odcinek. Cztery odcinki powstały, w którym opowiadałem, jak zbudowałem mój pozytyw organowy. Przedstawiłem kolejne segmenty tego instrumentu, czyli począwszy od zasilania powietrzem, dmuchawa, miech, przez klawiaturę, trakturę. Potem opowiadałem o wiatrownicy i na końcu o piszczałkach. Zademonstrowałem Wam też, jak on się zachowuje, jak on gra, jak on brzmi. Jest to oczywiście instrument wykonany techniką amatorską. Nie mam żadnych praktyk organ mistrzowskich. Tak sobie sam wymyśliłem, że zbuduję coś takiego. Troszeczkę poszperałem i po internecie, i po książkach, które mówią, jak takie instrumenty grają i na jakiej zasadzie dźwięk z nich jest wydobywany. Kończąc ostatni odcinek, powiedziałem, że pozytyw jest jeszcze nie do końca w całości gotowy, ponieważ brakowało mi jednej oktawy najniższej głosu czterostopowego. Nie miałem tych piszczałek, które są metalowe, ponieważ w moim pozytywie są dwa głosy. Jeden głos jest całkowicie wykonany z drewna, to jest ośmiostopowy flet, i drugi głos jest metalowy, pozyskany ze starych organów, ale na początku miałem tylko trzy oktawy tego głosu czterostopowego. W końcu później udało mi się zdobyć jeszcze ostatnią oktawę najniższą, więc dzisiaj pokażę Wam, jak to dobudowałem, ponieważ na początku moja koncepcja nie przewidywała aż tak wielu dużych piszczałek, więc w projekcie nie były one umieszczone. Oczywiście można je umieścić zawsze gdzieś z tyłu, tak jak to jest w normalnych organach. Szafa organowa może być rozbudowywana, mogą być dokładane kolejne wiatrownice, mogą być stawiane kolejne głosy. U mnie mój pozytyw jest raczej niewielkich rozmiarów, więc nie miałem na początku koncepcji, gdzie dołożyć te największe piszczałki, bo to dość duże rury. Zaraz pokażę, jak to udało mi się zrobić i je dobudować do tego instrumentu. Ponieważ głos ten jest głosem czterostopowym i piszczałki są niekryte, tylko otwarte, więc w sumie wielkość, czy może długość tych rur ostatniej oktawy jest podobnej wielkości jak rury, które są zbudowane z drewna dla głosu fletowego ośmiostopowego, z tym, że tamte piszczałki są zakryte i wiemy, że wtedy po prostu długość piszczałki może być o połowę mniejsza, więc te piszczałki, z racji tego, że są odkryte, są dokładnie takiej samej długości czy takiej samej wysokości jak te piszczałki drewniane. W pewnym momencie wymyśliłem, że po prostu dobuduję je z boku pozytywu, żeby i były w miarę słyszalne, nie były gdzieś tam z tyłu poprzykrywane czymś, żeby ich głos dobrze mógł dobiegać. Koncepcja moja polega na tym, że dobudowałem z boku małą taką ławeczkę, w której nawierciłem odpowiednie otwory i kanały, żeby piszczałkę można było na tym klocku postawić. Oczywiście z wiatrownicy doprowadziłem powietrze za pomocą rurek. No i jakoś całość dało się poskładać i w miarę to działa. Ławeczka na te piszczałki, a w zasadzie to fachowo to się nazywa kloc. Na wiatrownicach są kloce z otworami i miejscami przystosowanymi do stawiania tam piszczałek, więc u mnie to podobnie wygląda. Tutaj teraz pokażę Wam, jak to mi się udało zrobić. Ławeczka, która jest dobudowana, do niej doprowadzone jest powietrze z wiatrownicy takimi rurkami. Wszystko to udało mi się spasować. No i w momencie otworzenia wentyla wiatrownicy powietrze rurką biegnie do piszczałki, która zaczyna grać.
a ponieważ odległość nie jest zbyt duża, więc to wszystko w miarę działa. Tutaj jest ta ławeczka właśnie. I tutaj mamy doprowadzone powietrze, rurki. Takie kolanka zastosowałem oczywiście, wszystko tanim kosztem, niskobudżetowo, więc to kolanka są z rurek miedzianych, które są stosowane w centralnym ogrzewaniu. Rury stoją na ławeczce. U góry zrobione jest specjalne siedzisko dla tych piszczałek i tak jak we wszystkich organach, gdzie w prospekcie widoczne piszczałki są wieszane na takich bolcach czy igłach wykonanych z drutu. Mogą to być jakieś też gwoździe użyte do tego. Ja to w ten sposób zrobiłem. Piszczałka jest zakładana, stoi stopą swoją na danej dziurze od danego dźwięku. To jest najniższy dźwięk tej oktawy. Najniższe C. Ona jest właśnie taka długa. Jest otwarta. Jest otwarta i ona gra najniższym dźwiękiem. Tu oczywiście język do strojenia. Tu mam uchwyt, który wieszam na haczyku. Zamontuję je teraz. Ja mam w ten sposób je zamontowane, że ten najniższy dźwięk nie jest tutaj jako pierwszy, tylko jako drugi. O, sadzamy go. Potem mamy cis, następny dźwięk i on jest powieszony tutaj. A tu już są kolejne dźwięki, czyli C, cis, D, dis, E i F. I wieszam ostatnią rurkę. Teraz sobie sprawdzimy, czy to działa wszystko dobrze. Uruchomimy dmuchawę. Tylko głos ten, czterostopowy. Wszystko się zgadza. I z boku mam dobudowanych 11 piszczałek ostatniej oktawy głosu czterostopowego. Także wszystkie dźwięki mamy od samej góry do ostatniego. Te, co brakowały, już są. Pozytyw w miarę zachowuje się poprawnie. Wymaga jeszcze cały czas dokładnego podstrojenia, ale muszę Wam powiedzieć, że tego typu instrumenty strasznie trudno jest nastroić, ponieważ wystarczy minimalna zmiana temperatur, wilgotności i już
piszczałki, a zwłaszcza wszystkie piszczałki, które grają wysokimi dźwiękami, bardzo łatwo się rozstrajają. Na przykład często w kościele słyszy się lekko niestrojące organy. To jest spowodowane temperaturami. Kościoły są z reguły nieogrzewane albo niedogrzewane odpowiednio i to ma wpływ na strojność organów. Poza tym instrument tego typu musi mieć bardzo częste przeglądy, co się nie dzieje, bo to są bardzo wysokie koszty i to są bardzo drogie instrumenty i cała praca przy nich, obsługa, strojenie, remontowanie, to jest bardzo wielki koszt. W organach dużych, gdzie głosów jest bardzo dużo, gdy mamy powłączanych dużo głosów naraz, te wszystkie niestrojności lekko się zaczynają zacierać, powstają takie naturalne chorusy, które w zasadzie ucho ludzkie w miarę przyjmuje dobrze i ogólnie mamy wrażenie, że instrument bardzo dobrze gra. Instrumenty, które mają mało głosów, a szczególnie taki pozytyw, który jest tylko dwugłosowy, to każda minimalna niestrojność dwóch piszczałek na jakimś dźwięku momentalnie jest słyszalna, ponieważ to ucho ludzkie momentalnie wyłapuje. Jeżeli jeden głos w miarę dobrze nam się uda nastroić i potem dostroimy do niego drugi głos, małe wahnięcie ciśnienia tylko powietrza, które idzie z wiatrownic przez wszystkie te przewody dostarczające powietrze, żeby piszczałki zagrały, już powoduje minimalny rozstrój, już intonacja się danego dźwięku zmienia. Dlatego mój znajomy organist powiedział, że nawet dzień strojone organy, czy dłużej, one za 2 czy 3 godziny już nie stroją. I coś w tym jest. Tyle w zasadzie w dzisiejszym odcinku. Odcinek nie był za długi, ale i też nie miałem za wiele do opowiadania, ponieważ większość rzeczy już w poprzednich odcinkach powiedziałem o tym pozytywie. Chciałem wam tylko pokazać, że jednak dobudowałem tą ostatnią oktawę i teraz w zasadzie wszystko jest kompletne. Oba głosy są kompletne i głos Burdon ośmiostopowy ma 49 piszczałek i głos czterostopowy, ten z metalowych piszczałek, też ma 49, także w sumie jest już komplet dźwięków w moim pozytywie. Jeżeli odcinek wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do następnego odcinka.